Karolina Kamińska-Nowak, witam w piątek 8 lutego, zapraszam na Telefakty. Czy pracownicy szpitala otrzymają wynagrodzenie w całości? Wynagrodzenie za miesiąc styczeń 2019 roku będzie wypłacane w dwóch ratach w miesiącu lutym. Czy nowa fontanna przypadnie do gustu? Koszt dotychczasowy, jaki ponieśliśmy na remont tego parku, to ponad 550 tysięcy złotych. Czy kariera wojskowa to dobry pomysł? Wojsko to przede wszystkim przygoda. Można wiele się nauczyć i zyskać wiele umiejętności. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej pełniąca obowiązki dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Aldona Jarosińska w obecności wicestarosty Andrzeja Jabłońskiego przedstawiła aktualną sytuację w szpitalu. Pracownicy Ostrowieckiego Szpitala pensję za styczeń otrzymają w lutym w dwóch ratach. Podział pensji ma dotyczyć wszystkich pracowników szpitala. Informacja dla pracowników ZOS w Ostrowcu Świętokrzyskim. W związku ze złą sytuacją ekonomiczną placówki oraz odmową przez NFZ cząstkowego fakturowania w miesiącu styczniu, dyrekcja ZOS informuje, iż wynagrodzenie za miesiąc styczeń 2019 roku będzie wypłacane w dwóch ratach w miesiącu lutym 2019 roku. Taka informacja została przekazana przez pełniącą obowiązki dyrektora ZOZ-u Aldonę Jarosińską i wicestarostę Andrzeja Jabłońskiego na spotkaniu z kierownikami wszystkich szpitalnych oddziałów. Podobna sytuacja może mieć miejsce również w kolejnych miesiącach. Powód? Zła sytuacja ekonomiczna szpitala. Jeśli ja mam do wyboru, czy 100% zapłacić pensji, a zablokować dostawę leków, no to ja po prostu dzielę te pieniądze. Nie ma innych pieniędzy, ja po prostu skrupulatnie je dzielę i liczę każdą złotówkę. Jak poinformował nas Narodowy Fundusz Zdrowia, wczoraj na konto szpitala wpłynęły pieniądze. 7 lutego szpital po zaraportowaniu swoich świadczeń za miesiąc styczeń otrzymał takie środki finansowe w wysokości 5 milionów złotych na konto. Aldona Jarosińska podkreślała na konferencji, że jako ekonomista pierwszy raz spotyka się z takim rozgardiaszem kosztowym. Jest dużo niezgodności, jeszcze raz, jest trupów dużo w szafie, bo nie umiem sobie wyobrazić, dlaczego na przykład nie została wykonane zarządzenie sanepidu od 2015 roku. Bo było zamiatane to pod dywan, bo znowu jakieś pisma szły, bo zastawiano się dotacjami, których nigdy nie było. Na spotkaniu dyrekcja szpitala przedstawiła również kierownikom oddziałów szczegółową sytuację finansową szpitala. Przede wszystkim chcemy rozpowszechnić pełną wiedzę ekonomiczną, sytuację wynikającą z ryczałtu, z kontraktów, tak żeby można było odnieść najprostszy rachunek wynikający taki, ile oddział zyskuje, jakie ma przychody, a jakie są jego wydatki, koszty. I to jest ten podstawowy element. W szpitalu ma być przeprowadzona dokładna analiza kosztowa. Placówka będzie pracować także nad zwiększeniem przychodów. Dzisiaj kierownicy dostali pierwszy raz, jaka jest propozycja kwoty miesięczna na dany miesiąc. W przeciągu kilku tygodni dyrekcja przedstawi plan naprawczy dla Ostrowieckiego Szpitala. Pełniąca obowiązki dyrektora Aldona Jarosińska nie wyklucza, że zaprezentuje go już w lutym bądź marcu. Wicestarosta Andrzej Jabłoński natomiast zadeklarował, że jeden z członków zarządu powiatu będzie stale uczestniczył w pracach dyrekcji ZOZ-u. Z nieoficjalnych informacji, jakie uzyskaliśmy, dziś w szpitalu odbyło się spotkanie związków zawodowych z dyrekcją, ale konkretne ustalenia nie padły. Wojewoda Świętokrzyski 11 stycznia 2019 roku wydała rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające, że komisja rewizyjna nie została wybrana zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym. Z decyzją wojewody nie zgadzają się radni KWW Jarosława Górczyńskiego. Sprawa będzie miała swój finał w Sądzie Administracyjnym w Kielcach. Tylko takie uprawnienie dla Rady Powiatu przysługuje i Rada Powiatu z tego upoważnienia skorzystała. Wywodzimy, że jest okoliczność prawna, która zdaniem sądu no niezależnego, ale według przekonania zarządu czy też Rady Powiatu może być to rozstrzygnięcie utrzymanie w mocy uchwały Rady Powiatu. No to rozstrzygnięcie będzie decydowało o tym, jaką przyjmiemy dalszą formułę.
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ułatwia pracodawcom kontakt i namawia do korzystania z mediów społecznościowych. Od 5 lutego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim działa Centrum Obsługi Pracodawców. Centrum to powstało z myślą o poprawie komunikacji oraz obsługi pracodawców. Dzięki wyodrębnieniu centrum pracownicy urzędu chcą zoptymalizować proces obsługi ofert pracy, zwiększyć ilość giełd organizowanych na wniosek pracodawców, zapewnić możliwość korzystania z usług doradcy zawodowego, stworzyć kompleksową informację oraz obsługę. Przy okazji powstania centrum uruchomiony został fanpage na Facebooku pod nazwą Centrum Obsługi Pracodawców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obserwując profil, można na bieżąco zapoznać się z informacjami dotyczącymi działalności urzędu. Dodatkowo poprzez aplikację Messenger można się komunikować z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy. Jest nowoczesna i podoba się mieszkańcom. Niedawno zakończono prace remontowe fontanny przy ulicy Spółdzielców. Obiekt zacznie działać wiosną bieżącego roku. Park i fontanna przy ulicy Spółdzielców to symbol osiedla. Niedawno zakończono prace remontowe fontanny. Teraz przykuwa uwagę swoim nowoczesnym wyglądem. Jednak zanim to się stało, Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa musiała wykonić wykonawcę, a to udało się dopiero za trzecim razem. Udało nam się znaleźć wykonawcę aż ze Śląska, który wykonał tą fontannę wraz z otoczeniem, ławkami, nasadzeniami, remontem nawierzchni wokół fontanny. Koszt dotychczasowy, jaki ponieśliśmy na remont tego parku, to ponad 550 tysięcy złotych. Miejsce, jakim jest park, powinno przyciągać, a nie odpychać. Prezes OSM podkreśla, że inicjatywa wyszła od strony spółdzielni ze względu na to, że zarówno park, jak i fontanna były dewastowane i zniszczone. Należało to wszystko odnowić, a park jest takim miejscem bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców i myślę, że będzie duże zadowolenie z nowej fontanny i z nowego otoczenia. Wandalizm jest powszechny i trudno z nim walczyć. Jednak spółdzielnia ma ku temu pewne rozwiązanie. Bardzo rzeczą przydatną po wykonaniu tego remontu byłby monitoring tego parku, żeby zabezpieczyć te urządzenia przed dewastacją. I myślę, że w ramach budżetu obywatelskiego taki wniosek wpłynie do Urzędu Miasta. I może ten wniosek zostanie zrealizowany. Mieszkańcy osiedla Spółdzielców zmianę uważają za korzystną i z niecierpliwością czekają, aż fontanna się uruchomi. Teraz wygląda bardzo elegancko. Tamta była zdewastowana, to jest fakt, bo miała już swoje lata. Poza tym technika wtedy wykonania takich rzeczy była inna jak fontanny. No jest to wspaniale, tylko zobaczymy, co będzie z tego leciało. Jeżeli będzie to spełniało rolę fontanny, to na pewno jest to fantastyczne. To fajnie tak wygląda, bo to co było, to właśnie było tragedia. Bardzo, tak. To była ja tragedia. A teraz no fajnie, te ławki w koło są, te mury porostego. No to trzeba przyznać, że ładnie zrobione. Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa na ten rok planuje jeszcze kilka inwestycji. Jedną z nich jest zakup urządzeń zabawowych, na które szacuje się kwotę około 130 tysięcy złotych. Pozostała część zostanie w roku 2020 wykonana, to znaczy urządzenia fitness, jeszcze boisko, plac zabaw dodatkowy. Wszystkie prace zakończą się w roku 2020, a fontanna zacznie działać wiosną bieżącego roku. Czy kariera wojskowa to dobry wybór? Dziś uczniów ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Ostrowca Świętokrzyskiego do takiego właśnie wyboru zawodowej przyszłości namawiali oficerowie. W ostatnim czasie sporo mówi się o poborze do wojska, a 11 marca Wojskowa Komenda Uzupełnień rozpocznie kwalifikacje w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej to kampania prowadzona przez Wojsko Polskie. Skierowana jest do osób, które swoją karierę zawodową chcą związać z armią. Mundurowi odwiedzają m.in. szkoły i zachęcają do służby w swoich szeregach. Wojsko to przede wszystkim przygoda. Można wiele się nauczyć, zyskać wiele umiejętności, pogłębiać swoje pasje. To także pewien rodzaj wyrzeczenia. To wiąże się z wieloma obowiązkami.
z odpowiedzialnością, także wojsko na pewno nie jest dla wszystkich. Każdy wstępujący do wojska ma możliwość kariery jako szeregowy, podoficer lub oficer. Pasjonaci wojskowości mogą swoje marzenia realizować natomiast w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej. Same studia na jednej z wyższych uczelni wojskowych do łatwych nie należą. Trzeba dużo się uczyć, trzeba być sprawnym fizycznie. Natomiast myślę, że jeśli ktoś ma w sobie dużą dawkę determinacji i wie, po co tu przyszedł i wie, co chce osiągnąć tym samym, na pewno przyjdzie mu to dużo łatwiej. Do służby w wojsku zachęcali młodzież żołnierze. Spotkali się oni z uczniami ostrowieckiego SMS-u. Kariera sportowa nie wyklucza w przyszłości służby w armii. Wydaje mi się, że bardzo dużo nasi uczniowie mają wspólnego właśnie z żołnierzami. Tak jak mówiłam, to jest odpowiedni stan zdrowia, bo tylko tacy mogą u nas w szkole uprawiać wybrane dyscypliny sportu. To jest właśnie tężyzna fizyczna. To są również predyspozycje psychiczne, takie jak odporność na stres, umiejętność wygrywania, przegrywania, zadaniowość, odpowiedzialność, systematyczność, a więc te cechy, które wydaje mi się w wojsku są pożądane. W ramach kampanii Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej mundurowi mówią także o korzyściach płynących ze służby w armii. To przede wszystkim stabilność i pewność zatrudnienia oraz atrakcyjne perspektywy rozwoju zawodowego. Ogólnopolska sieć edukacyjna to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej uczniom dostęp do szybkiego, darmowego i bezpiecznego internetu. Już niebawem skorzystają z niego uczniowie zespołu szkół nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szybko, bezpiecznie i za darmo. Już niebawem uczniowie zespołu szkół nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, popularnej budowlanki, będą mogli korzystać z internetu o przepustowości co najmniej 100 megabitów na sekundę wraz z usługami bezpieczeństwa. W związku z tym, że wprowadziliśmy w tym roku dziennik elektroniczny, będzie to duże ułatwienie dla nauczycieli wprowadzających dane, dla uczniów. Ogólnopolska sieć edukacyjna również zapewni bezpieczeństwo w tym internecie, także jakieś przedostawanie się niepożądanych treści do uczniów, będzie to blokowane. Aby zakwalifikować się do projektu, szkoła musiała złożyć odpowiedni akces do ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. Wymagana była także zgoda organu prowadzącego. Starostwo bardzo szybko, sprawnie, zarząd powiatu ostrowieckiego wyraził bardzo szybko zgodę, także mamy taką zgodę. Jesteśmy w przededniu niemalże podpisania umowy. Głównym priorytetem Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym roku szkolnym jest cyfryzacja szkół. Do tych priorytetów podłącza się także dyrektor placówki, który kierował się dobrem uczniów oraz nauczycieli, ale nie wyklucza, że na tym programie szkoła także zaoszczędzi. I pozwoli nam to zaoszczędzić pieniądze, które w tej chwili płacimy za dostawę do szkoły internetu, za ochronę tego internetu, za programy. Słaby dostęp do sieci to spory problem, który przejawia się niewielkim wykorzystaniem przez szkoły narzędzi i zasobów cyfrowych w procesie nauczania. Aby szkoła spełniała wymagania na miarę XXI wieku, szybki internet jest podstawą, także ze względu na kierunki kształcenia uczniów. Kierunki, jakie otworzyliśmy w zeszłym roku, czyli technik grafiki i poligrafii cyfrowej, to też jest właśnie praca przy komputerze. Technik organizacji reklamy, żeby coś wybudować, sprzedać, trzeba to zareklamować, także te komputery, ten internet. I oczywiście w nowoczesnym budownictwie, technik budownictwa też w tej chwili to wszystko, geodezja, to wszystko opiera się na komputerach, na internecie, także jest to niezbędne do pracy szkoły. Bardzo się cieszymy, że udało nam się to zrealizować. Efekt osiągnięto. Uczniowie są zadowoleni i popierają tą inicjatywę. Bardzo mi się podoba. Internet jest bardzo potrzebny w szkole. Uczniom chyba bardziej niż nauczycielom. Właściwie to teraz tak samo jak nauczycielom, bo jest wprowadzany w szkole dziennik elektroniczny i nauczyciele potrzebują wprowadzać oceny do dziennika, a my potrzebujemy sprawdzać. To jest bardzo dobra opcja dla całej szkoły, dla uczniów, dla nauczycieli włącznie. Obecnie ciężko sobie wyobrazić szkołę, w której nie ma internetu, ponieważ jest to ogromne udogodnienie zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Często na lekcjach musimy wyszukać informacje, co dzięki internetowi będzie szybsze. Nie musimy korzystać z naszego prywatnego internetu w telefonach, tylko korzystać z internetu w szkole. Teraz w szkole był bardzo wolny internet, a jeśli teraz będzie szybszy, to myślę, że każdy się ucieszy. Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zakłada stworzenie sieci dostępu do internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce, czyli około 30,5 tysiąca placówek.
Na dziś to już wszystko. Ja dziękuję za uwagę. Życzę miłego weekendu, ale proszę zostać z nami. Za chwilę jeszcze regionalna prognoza pogody. Słonecznych dni życzy sponsor Biuro Turystyczne Delfin, czołowy organizator wycieczek, wczasów oraz szkoleń turystycznych. Prognoza pogody dla regionu świętokrzyskiego. W nocy w powiecie ostrowieckim temperatura 1 stopień Celsjusza. Wiatr będzie wiał z prędkością 10 km na godzinę, a ciśnienie to 1019 hektopaskali. W sobotę w powiecie ostrowieckim 7 stopni Celsjusza. Wiatr 23 km na godzinę, a ciśnienie 1017 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne mają być korzystne. Słonecznych dni życzy sponsor Biuro Turystyczne Delfin, czołowy organizator wycieczek, wczasów oraz szkoleń turystycznych.